Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten dobry wieczór. Modlimy się w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, którego posłałeś na ten świat za nas, dla nas, ze względu na nasze winy i grzechy, aby On zjednał sobie lud Twój. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj możemy stać w tym miejscu, słuchać Twojego Słowa, być w tym miejscu, słuchać Twych słów, mieć społeczność z tym, co zapisane zostało ze względu na Twoją wolę. Dziękujemy Ci, Panie, że sięgamy po natchnione Słowo Twoje. Daj nam mądrości, przydaj nam wiary, pokory, aby to Słowo w nas pracowało, byśmy mogli czerpać z Niego i karmić się dzisiejszego wieczoru. O to Cię proszę, Panie. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Zechciejmy otworzyć Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 35, od 35 wiersza. Kontynuujemy nasze rozważania Ewangelii Jana, ciągle jesteśmy w pierwszym rozdziale. Niemniej jednak nigdzie nam się nie śpieszy, chcemy czerpać z tego słowa jak najwięcej. A teraz już zechciejmy przeczytać wspólnie razem. Pierwszy rozdział, 35, od 35 wiersza. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Mowa jest o Janie Chrzcicielu. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za Nim idą, zapytał: czego szukacie? Odpowiedzieli: rabbi, to znaczy nauczycielu. Gdzie mieszkasz? On na to: chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kamień, to znaczy Piotr. I tutaj się zatrzymamy, a więc tutaj zakończymy dzisiejszy tekst, czy ten tekst, na którym będziemy się pochylać. Świadomy jestem różnic w związku z tłumaczeniami. Pojawiają się tu różnice w słowach, nawet może nawet w imionach. Niemniej jednak wiedzmy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Jan, bo z tej właśnie krótkiej relacji wydarzeń Jana Chrzciciela dowiadujemy się, że Jan zaczyna gasnąć, można tak powiedzieć po ludzku mówiąc, czy tak zupełnie już kolokwialnym językiem. Zaczyna przygasać. To nie dzieje się to w sposób taki, że Jan tracił gdzieś Ducha Świętego albo społeczność z Bogiem i jego służba, czy skutki jego służby traciły na znaczeniu. Nie. Taka była kolej rzeczy. I najbardziej znaczącym elementem, który wskazuje nam właśnie na fakt tego, iż wzrok odwraca się od Jana Chrzciciela, a zwraca się na kogoś innego, stanowi fakt, iż od Jana odchodzą uczniowie. To jest ten fragment. Po raz pierwszy w Ewangelii Jana, w zasadzie jesteśmy w pierwszym rozdziale, więc nie mamy gdzieś tam bagażu jakiegoś wielkiego tekstu już za nami, ale zauważcie, i do tego będę też zmierzał, że Jan Ewangelista, więc autor Ewangelii Jana, o Janie Chrzcicielu napisał bardzo, ale to bardzo niewiele. Najmniej ze wszystkich ewangelistów. W zasadzie napisał o nim relację, która zawierała się w trzech dniach służby Jana Chrzciciela. Dokładnie w trzech dniach służby. Mówię o pierwszym rozdziale, bo jeszcze wrócimy do Jana na chwilkę w trzecim rozdziale tejże Ewangelii. Kochani,
Jonathan Edwards, jeden z wielkich mężów Boży, w kwietniu 1738 roku, ponieważ jestem gdzieś tam na etapie takiego zapoznawania się z jego twórczością, czytam sobie jego publikacje, to jest XVIII-wieczny amerykański kaznodzieja, napisał krótką publikację zatytułowaną Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I ja zauważyłem, czytając tę krótką publikację, gdzieś tak przykuło moją uwagę kilka zdań właśnie o Janu Chrzcicielu. Wsłuchajcie się, co on napisał o Janie. Pisze tak. Jan Chrzciciel był wielkim prorokiem. Był zwiastunem Chrystusa. Tak jak jutrzenka zwiastuń słońca, on również świecił jasno przez jakiś czas. Ale jego służba stopniowo ustawała i ustępowała miejsca służbie Chrystusa, tak jak gwiazda poranna stopniowo ustępuje miejsca wschodzącemu słońcu. Podsumował to stwierdzenie fragmentem, który dobrze znamy, a do którego w zasadzie wrócimy w trzecim rozdziale, kiedy Jan Chrzciciel mówi, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. A więc tak o Janie Chrzcicielu pisze Jonathan Edwards. Bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie, bo kiedy przeczytałem te myśli, czy zapoznałem się z tymi myślami, czytając właśnie tą lekturę, zaraz szybko sobie zacząłem wyobrażać, jak pięknym widokiem jest jutrzenka, wschód. Kiedy teraz bardzo popularne jest, bardzo popularnym jest wychodzić w góry na wschód słońca. Niektórzy z nas pewnie już gdzieś tam kiedyś doświadczyli takiego wrażenia i poszli sobie nocą szlakiem do góry, aby zobaczyć, jak wschodzi słońce. Ale słońce nigdy nie wstaje nagle. Ciemność w jednej chwili nie zamienia się w światło. Nigdy tak się nie dzieje, prawda? Gdzieś tam nagle rozpoczyna się jakiś blask w którymś momencie. Zaczyna się świt. Gwiazda poranna świeci i stopniowo traci blask, aby ustąpić miejsca wschodzącemu słońcu. I tak myślę, że najlepiej można zobrazować służbę Jana Chrzciciela. Właśnie tymi słowy. Jak jutrzenka, jak gwiazda poranna, która ustępuje miejsca wschodzącemu słońcu. Kochani, pozwólcie, że jeszcze na chwilkę, bo muszę poczynić pewien komentarz do samej Ewangelii Jana. Zaskakuje nas Ewangelia Jana pod tym względem, iż nie jest ona zbyt dokładnym opisem wydarzeń, w sposób chronologiczny nie podaje, albo inaczej, nie podaje wydarzeń w sposób dokładny, niejednokrotnie, nawet niechronologicznie. Nie została napisana w celu szczegółowego opisu wydarzeń wokół Pana Jezusa. To nie jest cel Ewangelii Jana. Ci, którzy znają Nowy Testament i czytają, wiedzą, że Ewangelia Jana odróżnia się od trzech pozostałych Ewangelii w sposób bardzo znaczny. Niektórzy bibliści mówią, że to i tak jest cud, naprawdę wyjątkowe, że Ewangelia Jana została uznana za Ewangelię, czy została uznana w tych czasach, kiedy mnóstwo było dzieł, mnóstwo było listów, mnóstwo było nawet opisów wydarzeń działalności Pana Jezusa, więc w pierwszych wiekach, drugich wiekach, czy w drugim wieku, kiedy różne pisma krążyły po chrześcijańskim świecie i Kościół musiał odrzucać, a niektórych uznawać. Ewangelia Jana tak różniła się od tych trzech pozostałych, że dzisiaj zgadzamy się z tym, że fakt ten, że została uznana, przypisuje się po prostu temu, że napisał ją apostoł Jan. Po prostu apostoł Jan. I to nadało tej Ewangelii wartości czy znaczenia. Niemniej jednak wydarzenia, które czytamy w Ewangelii Jana, o czym zresztą sam Jan pisze w 21 rozdziale, w 24 wierszu, mówi o tym, że on opisuje to, czego sam doświadczył.
Więc można powiedzieć, że Ewangelia Jana jest takim swoistym świadectwem tego człowieka. To, czego doświadczył, to, co zobaczył na własne oczy i w czym brał udział, zostało spisane w tejże Ewangelii. Tak jak powiedziałem, jest innym dziełem niż trzy pozostałe Ewangelie, które w zasadzie mówią tym samym językiem, nazwane są synoptycznymi dziełami czy Ewangeliami synoptycznymi, natomiast Ewangelia Jana odstaje od tej trójki. Jest to dzieło tak zwane, nazywane jest dziełem duchowym. Dziełem duchowym. I posiada dwa cele, o których Jan w 20 rozdziale, 31 wierszu wyraźnie powiedział. Jakie to są dwa cele? Po pierwsze apologetyczny, czyli abyście uwierzyli, przekonali się, uwierzyli, że Jezus jest Synem Boga. A po drugie ewangelizacyjny cel, abyście wierząc mieli życie wieczne. Na tym polega ewangelizacja, aby człowiek uwierzył i wierząc miał życie wieczne. Czyli takie dwa cele przypisują temu dziełu, Ewangelii Jana. Dlatego inaczej podchodzimy do tego dzieła. Tak chętnie wybieramy Ewangelię Jana, aby polecić ją komuś, kto ledwo co zaczyna swoją przygodę, jeśli można to tak nazwać, swoją relację z Bogiem. Człowiekowi, który nigdy nie czytał Nowego Testamentu, Starego Testamentu, bardzo często wręcza się właśnie Ewangelię Jana. Być może właśnie dlatego, ze względu na ten jaskrawy cel tego dzieła, a więc ewangelizacyjny cel. Kochani, mówiliśmy już o tym, ponieważ od jakiegoś czasu skupiamy się na Janie Chrzcicielu. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana wprowadza nas w wiadomości na temat tego człowieka. Mówiliśmy sobie o tym, że Jan był bardzo mocno zapowiadany przez Stary Testament, przez chociażby Księgę Malachiasza, z której to czerpaliśmy informacje na jego temat, na temat jego służby. Mówiliśmy o tym również, iż Jan Chrzciciel potrafił czekać na właściwy moment w swoim życiu i w swojej służbie. To jest wręcz fenomen czekania na głos Boży. 30 lat. Może to jest wyolbrzymione, co teraz powiem, bo domyślam się, że nie od pierwszego dnia zamieszkał na pustyni. Musiał gdzieś tam zyskać jakąś samodzielność. Na pewno rozwinął się, dojrzał do tego momentu, w którym oddzielił się i zamieszkał na pustyni. Ale kto wie, może mieszkał tam 20 lat, może mieszkał nawet kilkanaście lat, nie wiemy. Niemniej jednak zauważmy, jak bardzo pokornie ten człowiek funkcjonuje na pustyni, w oddzieleniu, tylko po to, aby dosłownie na moment zajaśnić blaskiem, i to apostoł Jan mówi, nie on był światłem, ale przyszedł zaświadczyć o świetle. A więc dokładnie na moment zachwyca mnie to w nim, że rozpoznał swoje zadanie. Nie próbuje czegoś forsować sam. Zresztą sam później powie, że nic człowiek nie może odebrać, nic nie może wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. Zachwyca mnie to, że on rozumie, co jest mu dane z nieba, bierze to i czyni dokładnie to, do czego Bóg go powołał. Nie widzę w nim, nie widzę, przynajmniej w tych treściach, z którymi się teraz zmagamy, nie widzę jakiegoś eksperymentowania na prawo i lewo. On jest bardzo skuteczny w swoim działaniu. Zna myśli Pana, rozumie, jakie jest jego zadanie i to realizuje. Bardzo mnie to zachwyca, kiedy ja nie zachwycam się człowiekiem, ale chcę czerpać wzór właśnie z niego, z tego względu, iż on ma mi wiele do powiedzenia swoją postawą i chciałbym potrafić w taki sposób funkcjonować. Wiedzieć, jaka jest Boża wola w każdej chwili dotycząca mojej służby, życia, okoliczności, przeróżnistych spraw, i być skutecznym w swoim działaniu. Mówiliśmy o tym również, że Jan Chrzciciel rodzi się w takich cudownych okolicznościach,
Elżbieta była kobietą, która nie mogła zajść w ciążę. Nie wiemy, czy to ze względu na Zachariasza, czy ze względu na Elżbietę. W zasadzie Pan czytamy, że Elżbieta była niepłodna, że nie mogli mieć dzieci. Więc tutaj małżeństwo borykało się z problemem. Borykało się z problemem. I powiedziałem ostatnio, kiedy mówiłem o tym temacie, że to małżeństwo było bogobojne, a jednak borykało się z problemem naprawdę natury bardzo trudnej. Wiele małżeństw przeżywa to bardzo mocno, że nie mogą mieć dzieci. Wielu ludzi modli się o to, chrześcijan wierzących, ponieważ z różnych okoliczności nie mogą mieć dzieci. Ale zwróciłem na to uwagę, że rzeczą niedorzeczną byłoby próbować wyganiać demony z tego małżeństwa. Ducha, jak to nazwać, niepłodności, czy w ten sposób. Ja wiem, że może jestem uszczypliwy w tym momencie, ale powiedziałem i mocno to chcę zaakcentować teraz, że wiele rzeczy w życiu wierzącego człowieka i w ogóle w życiu człowieka, tak jak Pan Jezus powiedział, mówiąc o pewnym chorym człowieku, że nie zgrzeszył ani on, ani jego rodzice, ale po to zostały na tym człowieku te sprawy, można powiedzieć, zaplanowane przez Boga, aby się na nim objawiły wielkie dzieła Boże. W życie Zachariasza i Elżbiety możemy się tylko domyślać, jak trudne było to zmaganie. To byli ludzie, którzy mieli jakieś znaczenie. Zachariasz przecież służył w świątyni, byli znani z pewnością, ludzie czekali na Zachariasza, wiedzieli, kim on jest. Wchodził do miejsca, do którego bardzo mało i niewielu ludzi miało kiedykolwiek okazję w tamtych czasach wejść. Ale byli, nie mogli mieć dzieci. I teraz muszę powiedzieć tak, Pan to sprawił, aby na nich objawiły się wielkie dzieła Boże. A tym dziełem było to, iż w sposób cudowny miał się urodzić, również w sposób cudowny miał się urodzić Jan Chrzciciel, później nazwany Chrzciciel. Kochani, w omawianych przez nas treściach, a więc w Ewangelii Jana, nie znajdziemy tak naprawdę opisu chrztu Pana Jezusa. Nie znajdziemy opisu chrztu, którego udzielił Jan Chrzciciel Panu Jezusowi. Zauważcie, ta Ewangelia pomija tak niezwykły i doniosły moment. Ale znowu musimy się zastanowić i znowu mieć to gdzieś z tyłu głowy, że Jan pisze, ewangelista Jan pisze o tym, czego sam doświadczył, co sam zobaczył. Może dlatego właśnie nie pisał o chrzcie Pana Jezusa. Nie wiem, tutaj się staram domyślać. Nie czytamy o tym, jak był ubrany Jan Chrzciciel, co jadał. Z innych Ewangelii gdzieś tam się dowiadujemy o tym, że jadał coś, co by nam pewnie przez gardło nie przeszło i ubierał się może niemodnie na owe czasy. Niemniej jednak tak funkcjonował. Wydarzenia, z którymi się teraz mierzymy, a więc te chwile, kiedy Jan widzi Pana Jezusa, kiedy mówi o to Baranek Boży, mają miejsce jakiś czas po chrzcie. To natomiast, o czym czytamy, zawiera się w trzech dniach służby Jana Chrzciciela. To niezwykłe i wręcz mnie to niesamowicie gdzieś tam poruszyło, jak wiele czasu Jan spędził na pustkowiu, ileś naście lat, może nawet 20, nie wiem, ale jak długi czas spędził, żeby Ewangelia Jana opisała 3 dni jego służby. To jest niesamowite. Wydaje mi się, i muszę gdzieś w pokorze przed Panem uznać to, że na Bogu nie robi wrażenia to, ile ja muszę czekać. Są rzeczy, na które trzeba poczekać. Są rzeczy, które muszą dojrzeć do pewnego czasu. Bóg stworzył rzeczywistość, w której czas stanowi jeden z wymiarów. Czas. W takim świecie żyjemy, czas.
I Bóg działa w czasie. W czasie. Tu między nami działa w czasie. Dlatego odważnie mówimy i nie boimy się mówić, że On czyni wszystko w odpowiednim czasie i w najlepszym czasie. Bóg tak czyni. Dlatego nie bójmy się czekać. Ja nie chcę się bać czekać, nie chcę się bać i gdzieś tam frustrować z czasu oczekiwania na coś. Na spełnienie modlitw, na nasze wołanie. Modlimy się, wołamy do Boga o pewne rzeczy, ale miejmy tą świadomość, że Pan również zaplanował w naszym życiu okres i czas oczekiwania na pewne sprawy. Bóg zaplanował w swoim planie, zawarł czas oczekiwania na Jego przyjście powtórne, na powtórne przyjście Pana Jezusa. To znowu zaplanowane jest na jakiś czas i ludzie będą oczekiwać. Bóg w swoim działaniu zawarł oczekiwanie na spełnienie modlitw. Jest w tym wszystkim czas, który współgra dla nas, którzy Go miłujemy. Wszystko dzieje się w wyznaczonym czasie. Kochani, czy zwróciliście kiedyś uwagę na tą genealogię Pana Jezusa, czy tą linię genealogiczną Pana Jezusa zawartą w Ewangelii Mateusza? Tam jest wyraźnie napisane, zaraz do tego przejdę, żebym się czasem nie pomylił, ale jest tam napisane o pokoleniach, ile pokoleń trwały poszczególne okresy. Więc w Ewangelii Mateusza, zaraz to znajdziemy, kiedy jest napisane o... To jest pierwszy rozdział, 17 wiersz. I to powinno nam dać pewne światło, dać nam pewną informację, że pewne rzeczy, a w zasadzie większość, wszystkie rzeczy, których doświadczamy, mają miejsce w czasie i Bóg ten czas ustanowił. Czytamy ogólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli 14 pokoleń, czytamy, prawda? Czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również 14 pokoleń. I tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu, do narodzin Chrystusa. A więc pomiędzy tymi okresami 14 pokoleń, 14 pokoleń i 14 pokoleń. O czym to świadczy? O tym, że timing, czas, wyczucie czasu i odpowiedni czas i moment jest w gestii Boga, jest bardzo ważny. Bóg czyni wszystko w czasie. W odpowiednim czasie objawił się Boży Syn. We właściwym momencie, w odpowiednim czasie. On czyni wszystko w odpowiednim czasie i dodałbym w najlepszym czasie. Kiedy apostoł Paweł staje na Areopagu w Atenach, wypowiada znamienne słowa, iż Bóg wyznaczył narodom czas i granice funkcjonowania. Kiedy psalmista Dawid zachwyca się Bogiem, mówi, pamiętacie ten jeden werset, który spinał całą Księgę Estery, który towarzyszył nam podczas rozważania Księgi Estery? Pamiętacie? Losy moje są w rękach Twoich? To jest ciekawe, bo to słowo losy bardzo często i przez inne tłumaczenia Biblii jest tłumaczone, czasy moje są w Twoich rękach. Los blisko stoi, słowo los blisko stoi słowa czas. I tak niektórzy tłumacze jakby wytłumaczyli ten fragment, mówiąc, że Dawid miał na myśli, czasy moje są w Twoich rękach, czasy moje, więc wszystko, co się dzieje wokół mnie. Kiedy czytamy przypowieści Salomona, w zasadzie Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział, Księgę Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział, czytamy znamienne słowa, które niektóre z tych myśli czy z tych fragmentów znamy na pamięć. Czytamy o tym, że wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. To jest trzeci rozdział Kaznodziei Salomona. Wszystko ma swój czas, czytamy. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Więc Bóg wszystkiemu dał czas odpowiedni. Czas i granice, jak mówi później apostoł Paweł.
Jest czas rodzenia, czas umierania, czas sadzenia, czas zbiorów, czas ranienia, czas leczenia, czas burzenia, czas budowy. Jest czas płaczu, czas uśmiechu, jest czas żalu, czas tańca, jest czas rozrzucania kamieni, czas ich zbierania, jest czas pieszczot i czas rozłąki, jest czas szukania, czas straty, gromadzenia, wyrzucania, rozdzierania, zszywania, milczenia, mówienia, miłości, nienawiści, wojny, pokoju. I tak dalej. Wszystko ma swój czas, mówi Salomon. Jest czas pokuty i radości. Jakież to jest bliskie życiu chrześcijanina. Czas pokuty i radości. Czas smutku z powodu naszych win. Ale też czas zrzucania tego pokutnego wora i przewdziania radosnych szat przed Panem, aby Go chwalić. Jest czas łaski darowanej przez Boga, ale też i czas sądu, który nadchodzi. Wszystko Bóg ustanowił w czasie. I oto w ten sposób dochodzimy do czasu, w którym po 400 latach ciszy od tej znamiennej kropki w księdze Malachiasza nagle występuje człowiek w odpowiednim czasie, darowanym mu przez Boga, człowiek imieniem Jan. Nazwałem ten fragment, który od jakiegoś czasu rozważamy i w zasadzie ten ostatni również, który się składa na ten większy tekst, trzy niezwykłe dni darowane przez Boga. Bo to były trzy dni. Czytamy o tym wyraźnie w tej relacji apostoła Jana, ewangelisty Jana, kiedy mówi, że Jan Chrzciciel, to jest w zasadzie 19 wiersz pierwszego rozdziału, że takie złożył świadectwo. Później czytamy nazajutrz, a więc następnego dnia, 29 to jest wiersz, zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży. A dzisiaj zaczęliśmy dosłownie tym samym słowem, dokładnie tym samym. Czy pamiętacie, jak się zaczął dzisiejszy tekst? Też słowem nazajutrz. A więc mamy trzy dni ze służby Jana Chrzciciela. Trzy dni. Pierwszy dzień to są trzy dni i zwiastowanie, czy ogłaszanie, albo wskazywanie, czy zwiastowanie Chrystusa trzem różnym grupom ludzi. Pierwszego dnia Jan Chrzciciel daje świadectwo przywódcom religijnym. Przychodzą, zresztą to już rozważaliśmy, przychodzą odpowiedni ludzie, bardzo wysoko postawieni, i zaczynają pytać, zaczynają wypytywać, kim jesteś? Czytamy, że przyszli Żydzi z Jerozolimy posłani do niego, że Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów, a więc przyszli kapłani i lewici. Można powiedzieć przywództwo religijne. Przyszło się wypytać. I pierwszego dnia Jan Chrzciciel zwiastuje Chrystusa, świadczy o Chrystusie właśnie tej grupie ludzi, czyli przywództwu. Drugi dzień, to już sobie o tym powiedzieliśmy, zwiastuje Jezusa ludowi, który przyszedł tego dnia. Mówi: oto Baranek Boży. Tu padają inne słowa. W inny sposób jest zwiastowany tutaj Chrystus tym ludziom. Natomiast trzeciego, ostatniego dnia, więc tego dnia, od którego zaczęliśmy dzisiejszy tekst, Jan Chrzciciel zwiastuje Jezusa swoim uczniom. Swoim uczniom. Czyli świadczy o Jezusie swoim uczniom. Kochani, Jan Chrzciciel miał do czynienia z wcielonym Bożym Synem. Stanął oko w oko z Chrystusem, Bożym Synem. I na przykładzie tej ich relacji, tego, co się dzieje między nim a Jezusem, mogę wyciągnąć pewne lekcje dla swojego życia. Jan Chrzciciel był człowiekiem służby, miał pewne zadanie. A każdy z nas w Nowym Testamencie jest powołany do służby Panu. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, a kapłaństwo to był lud służby. Jesteśmy powołani do służby, do czynienia, do przynoszenia Bogu owocu. I ta służba Jana Chrzciciela
rzuca pewne myśli, czy poddaje pewne myśli, które powinny nam towarzyszyć, jeśli mówimy o służbie. Przede wszystkim to, iż Jan Chrzciciel miał ciekawy charakter i taką zdolność odwracania uwagi z siebie, a zwracania na Chrystusa. Przez cały czas to widać. Czy ty jesteś Chrystusem? Czy ty jesteś prorokiem? Czy ty jesteś Eliaszem? Czy ty jesteś prorokiem? Czy ty jesteś Chrystusem? Zobaczcie, jakie pytania. Oni chcieli wiedzieć, kim on jest, a Jan Chrzciciel umiejętnie, w sposób niezwykły, ciągle odwraca uwagę ludzi z niego i jakby ma świadomość tego wschodzącego blasku słońca, które przyszło. Ma świadomość prawdziwej światłości i ma świadomość, że to nie on jest tą światłością, ale ktoś inny. Ktoś, komu on, jak powiedział, nie jest w stanie rzemyka zawiązać u sandałów, a przecież to najmniejszy i najniżej postawiony sługa w domu Pana wiązał rzemyki u stóp sandałów. On mówi, nie jestem godzien. A więc jak pokorny był to człowiek. Chrystus zaczyna jaśnieć aż do pełnego objawienia. To tak jak właśnie przy wschodzie słońca. Ja o tym mówiłem. To jest niezwykła lekcja. Wszystkie gwiazdy zanikają, jak słońce wschodzi. Nie ostanie się żadna. Żadna nie jest tak uparta, tak silna, tak zarozumiała i pyszna, aby spróbować świecić, jak wschodzi słońce. Słońce wschodzi, wszystkie muszą ustąpić. Oczywiście wiemy, jak to się dzieje w naukowy sposób, ale to jest niezwykły obraz, że ten blask musi ustępować. Wschodzi słońce, które rozświetla wszystko. Tak jak Jezus, który oświeca serca każdego człowieka, jak jest napisane. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał światło wielkie. Mowa jest o Jezusie, nie o Janie. A więc będziemy czytać, czy rozważamy Jana Chrzciciela i w zasadzie punkt kulminacyjny jego służby jest zawarty w trzecim rozdziale, 3:30, kiedy Jan swoimi słowami jakby zamyka swój rozdział, swojej służby, mówiąc właśnie, kończąc tą wypowiedź swoją, mówiąc, że jego musi być coraz więcej, a mnie musi być coraz mniej. W zasadzie tu się kończy. Później się oczywiście z innych Ewangelii dowiadujemy, co działo się dalej z Janem, ale wiemy, że Jan schodzi ze sceny i kończy jak wielu proroków. Nie mogło być inaczej. Również on musiał umrzeć w sposób męczeński. Później Pan Jezus, kiedy zapowiadał swoją śmierć, mówi, że jest nie do pomyślenia, aby prorok ginął poza Jerozolimą. Być może mówił też i o Janie w tym momencie. Mówiąc oczywiście o swojej śmierci, która miała miejsce w Jerozolimie. Kochani, jego postawa, więc postawa Jana Chrzciciela jest wzorem dla każdego sługi Bożego. Dla mnie jest to wzór i chcę się uczyć, chcę ujarzmiać swoją cielesną naturę, która niejednokrotnie próbuje gdzieś tam objawiać swoją pychę i dumę. Chcę się uczyć, ujarzmiać swoją naturę i brać wzór z Jana Chrzciciela, który robił co mógł i tak umiejętnie. Zazdroszczę mu tej zdolności i chcę się uczyć od niego. Tego zwracania uwagi ciągle na Jezusa, na Baranka Bożego, na Chrystusa. Ciągle ta świadomość swojego uniżenia, swojej roli w tym wszystkim. Aby dać ludziom poznać nie siebie, ale Chrystusa. On powiedział przecież o sobie, że przyszedł chrzcić po to, aby ludzie go poznali, Jezusa poznali. Aby ludzie poznali Jezusa.
Powinniśmy strzec więc własnych serc i utrzymywać myśli w trzeźwości i ostrożności, aby czasem nie ulec pokusie przypisywania czegokolwiek swoim zasługom w służbie. Myślę, że jest to najlepsza postawa. Wziąć przykład z apostoła Pawła, który mówi, nawet tyle rzeczy zrobił, a mówi on, że to wszystko przypisuje łasce Bożej. Nie ja pracowałem, ale łaska pracowała we mnie. Mówi w pewnym momencie, kiedy rozpisuje te wszystkie dzieła, które Pan Bóg dał mu uczynić. Był tu, był tam, tu zwiastował, ale mówi, to we mnie łaska pracowała. Dając nam do zrozumienia, że bez łaski ten człowiek dalej by gdzieś tam ginął w swoich własnych żądzach, krwiożerczości i sądząc, że służy Bogu, służyłby tak naprawdę przeciwnikowi. A więc apostoł Paweł był świadomy, że wszystko, co ma, to łaska i wszystko, co mógł uczynić, to łaska. W pewnym sensie, bracia i siostry, Jan Chrzciciel traci prestiż, tak po ludzku patrząc. I to widać w Ewangelii, w Ewangeliach, kiedy nagle przychodzi jakiś Żyd i zaczyna się spierać z nimi, mówiąc, że tamten, o którym zaświadczyłeś, on też chrzci. A więc ludzie patrzą i widzą, że tutaj jest jakaś być może rywalizacja. Ale tak patrzyli ludzie upadli, nierozumiejący czasu, nierozumiejący, co tu się dzieje. Jan tak nie myślał, że traci prestiż. On mówi, ja się cieszę, radości doznaję. Dlaczego? Dlatego, że patrzę na Pana Młodego i widzę Go i słucham Jego słów i tej radości doznaję, jak mogę widzieć, że On wzrasta. A więc po ludzku patrząc traci prestiż, bo przecież chwałą prawdziwego mistrza są Jego uczniowie. Każdego prawdziwego mistrza są Jego następcy, Jego uczniowie. A Jan ich traci. Aż do momentu, kiedy zostaje sam w więzieniu. Ale to jest ziemska chwała. Jan ma zadanie do wykonania, a tym zadaniem było zaświecić, czy zaświadczyć o świetle, zaświecić w pewien sposób i tym światłem wskazać, dać jakby pewną myśl, że oto nadchodzi światło, przygotować drogę Panu. A więc Jan spełnia cel, osiąga sukces przez pokorną swoją służbę. Przecież tak sobie nieraz po ludzku zastanawiam się i myślę, gdybym ja miał wybierać apostołów czy uczniów, najbliższych mi współpracowników, to z pewnością w pierwszej kolejności wybrałbym najbardziej doświadczonego, rozumiejącego, czym jest Ewangelia, mającego tak wielkie objawienie, o którym czytam w 3 rozdziale. Zdumiewa mnie to, iż człowiek, który jakby zbawienie jeszcze się nie dokonało tam na krzyżu, a on o tym wszystkim mówi. Wybrałbym Jana Chrzciciela na pierwszego apostoła u mojego boku. Ale to nie była Boża wola. Tak nie miało się to wszystko potoczyć. Bóg inaczej zapisał bieg wydarzeń. A więc Jan miał dokończyć biegu, dokończyć życia jako pokornie gasnący, wykonawszy niezwykłe zadanie przez raptem chwilę, miał zgasnąć, aby dać miejsce prawdziwemu światłu, które przyszło, aby oświecić serce każdego człowieka. Tak jak wspomniałem, spotkamy go jeszcze w 3 rozdziale, aby na chwilkę przeczytać jedne z najpiękniejszych słów, które wychodzą z jego ust. Cechy charakteru Jana Chrzciciela, o których czytam i w zasadzie też i w tym tekście, który dzisiaj przytoczyłem, to wielka pokora, odwracanie uwagi od siebie i zwracanie na Chrystusa. Są to cechy dominujące z jego natury, którą Bóg ukształtował przez lata pustyni. I wzywające do naśladowania. Z jednej strony wielka pokora i umiejętność odwracania uwagi, a z drugiej strony jakże wielka stanowczość. W duchu Eliasza idzie jak człowiek konsekwentny, stanowczy,
mówiący o rzeczach, które są absolutnie niepopularne i niemiłe, czy nieprzyjemne dla ucha. Ale człowiek ten był posłany właśnie do takiego dzieła. Kochani, w zasadzie ostatnie myśli tego tekstu, który przeczytaliśmy, dotyczą człowieka, który wchodzi na arenę, czy na scenę tych dziejów Ewangelii Jana. Mamy tutaj w zasadzie podanego, jest tutaj mowa o Szymonie Piotrze. Więc po raz pierwszy w Ewangelii Jana dowiadujemy się, czy poznajemy, spotykamy się z kimś takim jak Szymon Piotr. Wcześniej o nim nie czytaliśmy. Wyobraźmy sobie, że rozpoczęliśmy naszą lekturę Bożego Słowa od właśnie Ewangelii Jana. Wcześniej nie widzieliśmy nic. Przepraszam, nie czytaliśmy wcześniej z innych Ewangelii. Rozpoczynamy od Ewangelii Jana i oto pierwszy raz czytamy o Szymonie Piotrze. Muszę tutaj zaznaczyć, że to nie jest moment powołania Piotra na ucznia czy apostoła. To nie jest ten moment. Czytamy, że Andrzej, brat Szymona Piotra, wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela. A więc już przystawał z Janem Chrzcicielem, uczył się u jego boku i już wiele słyszał. I tego trzeciego dnia służby wyraźnie usłyszał nie tyle sugestie, ale wyraźnie w ich kierunku, a więc w kierunku uczniów Jana Chrzciciela, Jan jakby odwraca się do uczniów i mówi: to jest teraz moment dla was, moi uczniowie, dla was ja wam zwiastuję, iż ten, który idzie i którego tutaj widzę, na którego wam wskazuję, jest Synem Bożym, jest Mesjaszem. To był moment dla uczniów. I oto czytamy, że jednym z tych uczniów był Andrzej, brat Szymona Piotra, który w tym momencie odłączył się od Jana, aby sprawdzić, dowiedzieć się, doświadczyć. Sprawdzić, o kim to mówi Jan. Pójdę, zobaczę, gdzie mieszkasz. Chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam, mówi później Pan Jezus. A więc jednym z tych uczniów jest Andrzej, brat Szymona Piotra, który później odszukał Szymona, a więc odszukał swojego brata i mówi: chodź, znaleźliśmy Mesjasza, chodź, zobacz. I przyprowadził go też do Jezusa, jak czytamy. I to jest ten moment. Myślę, że gdyby ktoś nakręcił film z tej chwili, byłaby to wyjątkowa chwila. Czytamy, że ten, a więc Jezus, przyjrzał mu się uważnie. Nie wiem, jak długo to trwało. Jakimś takim może wzrokiem bardziej wnikliwym niż zwykle. Popatrzył prosto w oczy, przyjrzał mu się i czyni coś, co bardzo przypomina działanie Pana Boga ze Starego Testamentu. Zmienia człowiekowi imię. Zmienia człowiekowi imię. W Starym Testamencie Pan Bóg zmieniał człowiekowi imię. Czytamy o zmianie imienia Abrama na Abrahama. Czytamy, iż Jakub nie nazywał się już później Jakub, tylko miał na imię Izrael. A tutaj czytamy, iż Jezus zmienia imię jednemu z ludzi, których spotkał. To jest bardzo znamienny moment, bo ta zmiana imienia daje do zrozumienia, daje do myślenia, iż Piotr zyskał imię, które być może świadczyło w tym momencie, czy dało mu pewien impuls albo pewną myśl, iż ten, którego spotkał, będzie chciał go użyć w jakiś sposób. Będzie miał jakieś zadanie. Będzie miał jakiś cel. Będzie miał inny sens życia. Coś innego będzie robił. Drugim z uczniów, nie wiemy tak naprawdę, bo Ewangelia Jana nie podaje szczegółów, kto był tym drugim uczniem, ale chcę wam odkryć pewną tajemnicę. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, nigdzie nie przeczytamy, iż był ktoś taki jak apostoł Jan. To jest niezwykłe. Zauważcie, Ewangelia Jana nigdzie nie przywołuje Jana, apostoła Jana, ucznia, z imienia. Jest napisane tylko, że tam był uczeń, którego Jezus miłował. Pamiętamy to wyrażenie, prawda? Ono się właśnie tylko w tej Ewangelii bardzo często pojawia.
uczeń, którego Jezus miłował, uczeń, którego Jezus miłował i tak dalej. I teraz to jest ciekawe, bo Jan, ewangelista, wydaje mi się, ma tak wiele pokory w swoim sercu, iż będąc przecież jednym z najbardziej znaczących uczniów, apostołów Pana Jezusa, bo inne Ewangelie przecież stawiają go w tej trójce najbliższej, Jan, Jakub, Piotr, którzy szli bardzo często do miejsc bardzo, bardzo wrażliwych, intymnych, jak Góra Przemienienia, jak Wzgórze Przemienienia, jak to miejsce, gdzie Pan Jezus uzdrowił dziewczynkę. To są te miejsca, gdzie jest tylko ta trójka. I oto Ewangelia Jana nic nie mówi, że był taki apostoł Jan z imienia. A poza tym apostoł Jan, jak mówiłem na początku, pisze o rzeczach, których sam doświadczył i zobaczył. To jest drugi argument. A trzeci, czytamy, że było to około godziny 16. No, 10 w Biblii Warszawskiej bodajże jest 10. 10 to jest właściwa godzina według greckiego przekładu. 10, Rzymianie dzielili dobę na dwie połówki, 12-godzinne, od północy liczyli, więc to się zgadza o godzinie 10. A więc jeśli tutaj jest napisane, że była to ta godzina, wydaje mi się, niektórzy bibliści tak twierdzą, że on był naocznym świadkiem tych wydarzeń, więc być może był właśnie uczniem Jana Chrzciciela, który później dołączył do Jezusa. Niemniej jednak to nie jest moment powołania, bracia i siostry, dlatego że wiemy, że apostoł Piotr był powołany w którym miejscu? Nad jeziorem. Nad jeziorem Pan Jezus go powołał. Widocznie jest to inny moment. Oto jest moment, kiedy Piotr spotyka Pana Jezusa, coś się dzieje, niemniej jednak z przekładu, czy z doniesień, czy z opisu innych Ewangelii wyraźnie czytamy, że moment powołania go na ucznia, więc apostoła Piotra, miał miejsce nad jeziorem. Nad jeziorem. Chodź za mną, uczynię cię rybakiem. Będziesz łowił ludzi. Uczynię cię rybakiem ludzi. Kochani, zamykając w zasadzie to rozważanie na temat tego doniosłego momentu, w którym to uczniowie Jana Chrzciciela odłączają się, niejako następuje ten moment zwracania uwagi na Jezusa i odłączania się uczniów i teraz wszelkie myśli, teraz tak naprawdę cała uwaga będzie na Jezusie, na Mesjaszu, na Chrystusie. Warto i chcę, myślę, na koniec również zachęcić nas do tego, abyśmy przypomnieli sobie o tym, iż nasze imiona również będą kiedyś zmienione. Ja nie wiem, czy ja będę się przez całą wieczność nazywał Damian. Nie mam pojęcia. Ale wiem z Księgi Objawienia, z 2 rozdziału, z 17 wiersza, że Pan mój da mi kamyk. Pamiętacie ten werset? A na tym kamyku nowe imię. A więc jest to działanie Boże, iż Bóg zmienia imiona. Dlatego myślę, że ewangelista Jan, chcąc uchwycić wszystkie momenty świadczące o boskości, synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, nie bez powodu również zawarł tę informację, iż on zmienił imię apostoła Piotra. Na sam koniec przeczytam tylko ten fragment z Księgi Objawienia, abyśmy mieli takie jakby całościowe wejrzenie, iż Pan Bóg to czyni i zamierza to uczynić i z nami. 2 rozdział, 17 wiersz, czytamy: kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom, temu, kto zwycięży. Dam nieco z ukrytej manny, podaruję mu też biały kamyk. A na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Więc Pan Bóg będzie również i w przyszłości czynił tego rodzaju pracę, że swym wybranym, których w konsekwencji zabierze również do siebie, na co czekamy z utęsknieniem, zmieni imię. Na kamyku wypisane.
Kochani, podczas następnego wykładu czy rozważania będziemy chcieli sobie przybliżyć postać Natanaela i Filipa. Ja już na temat Natanaela zwiastowałem, ale spróbuję jakoś inaczej podejść do tego zwiastowania tym razem, ponieważ o Natanaelu już mówiliśmy dosyć wnikliwie. Niemniej jednak pojawia się tam zaraz później wesele w Kanie Galilejskiej. Myślę, że w naszych polskich warunkach i kulturze naprawdę trzeba wyjaśnić ten tekst. Solidnie wyjaśnić, bo ja się spotykam z wieloma sytuacjami, w których na pytanie, dlaczego ja nie piję alkoholu i dlaczego nie robię tego już od 11 lat, i kiedy mówię o tym, dlaczego tego nie robię, to najczęściej pada argument w moją stronę. No przecież Pan Jezus zamienił wodę w wino. Więc myślę, że to trzeba wyjaśnić. Bo to jest taki argument, który nie powinien być w ogóle argumentem w tym momencie, aby podpierać swoje zamiłowanie do alkoholu i jeszcze zapraszając do tego Pana Jezusa, który rzekomo pochwala tego rodzaju praktyki. Nie pochwala i nie jest to Bożą wolą. Nie upijajcie się, Nowy Testament mówi wyraźnie, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Takie jest wyzwanie Nowego Testamentu. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Błogosławię Was i oddaję już głos pastorowi.